Dzisiaj o wierze się powiedzieć, o oddaniu chwały Bogu, jakby ten temat zacząć, że Bogu oddajemy chwałę przez wiarę. Nasz ojciec wiary Abraham nie uległ niedowierzaniu, ani nie zwątpił, ale się wzmocnił w wierze. Wiara to jest pewność tego, czego się spodziewam. Wiara to jest pewność. Wiara to jest tak i amen. Wiara nie jest nadzieja. Wiecie, łatwo to rozróżnić też, że jak jeśli masz jakieś troski, kiedy masz wiarę, nie masz trosk, na pewno. Kiedy działa wiara, nie ma trosk żadnych. Wiara podpala wszystko po prostu i przynosi Boże rzeczy. Sprowadza w ogóle niebo na ziemię, sprowadza Królestwo Boże w ogóle. Wiarą wydobywamy rzeczy. Różne. Natomiast w nadziei możemy mieć troski. Ale jeśli to jest ta nadzieja położona tak prawidłowo, ta chwalebna nadzieja, tak, dokąd zmierzamy, wiecie, po życie wieczne, które już trwa, po dziedzictwo, po to, że plan co do twojej wieczności, Bóg ma zamysł co do twojej osoby. Rozumiesz? Plany, zamysł, rozumiesz? On ma już to w zamyśle. On twoją przyszłość zna całą, twoją wieczność. On ma to... Jak myśląc o tym, to uwalniasz się w ogóle od systemu tego świata i z tą tej ziemi, która tutaj trwa chwilę, bo to jest już niedługo bardzo. Dla mnie to już jest niedługo bardzo, że to już zaraz koniec, bo ja już jestem spakowany. Na walizkach żyję. I ta chwalebna nadzieja nam daje właściwą perspektywę, no o to chodzi. Właściwą perspektywę, bo naprawdę patrzenie z właściwej perspektywy to też jest wiara w ogóle. Też jest wiara. Mamy się kierować przekonaniem. To też jest wiara w ogóle. Nie ma definicji oprócz Słowa Bożego na wiarę jakby dla ciebie indywidualnie, czym jest wiara. Tak? Chodzi o to bardziej, żebyś ją miał. Żebyś ją miał. Nie musisz nad jej opisać. Ale będziesz czuł, że ją masz. Rozumiesz? Będziesz wiedział, że ją masz. Dlaczego? Bo Bóg będzie z tobą. Prawdziwie. Będziesz obcował z Bogiem prawdziwie. Nie będziesz mówił o Bogu, ale On będzie z tobą. Spoczywał będzie Duch Święty na tobie cały czas. Bo wszystko dzieje się za sprawą Ducha, nie w przekonaniu mądrości Bożym Słowem, nie literą, kochani. Ale mamy nasze życie ma być ukazywaniem Ducha i mocy. Nasza usługa w ogóle. Tak, na początku było Słowo i Słowo jest prawdą i Słowo jest wieczne. Tak? I Słowo jest najważniejsze. Wiara w Słowo. Tak? Przypomina mi się, jak Jezus powiedział o wielkiej wierze do setnika, że a powiedz tylko słowo, on powiedział do setnika, a sługa mój będzie zdrowy, tak? Powiedz tylko słowo, on gdzieś tam szedł daleko, ale powiedz tylko słowo, a on będzie zdrowy, rozumiesz? Jaka wiara w ogóle w władzę Jezusa. Wiara w władzę Jezusa, jaką miał Jezus. Jest wiara w imię, wiara w władzę Jezusa, wiara w słowo. Mówię, że ma wiele twarzy. Ona się kształtuje cały czas w nas, kształtuje, żebyś tą wiarę Boga coraz bardziej, rozumiesz? A później idzie jak Persi. I zmienić ten świat. Zobacz w Hebrajczyków, co pisze. Oni się tułali po jaskiniach, ci bohaterowie wierzy. 11 rozdział. Tułali się, nie mieli gdzie spać, byli obdarci, przeżynani piłą, prześladowani, bici, torturowani, ubrani w owczych i kozich skórach. Czyli nie było Ewangelii Prosperity, nie było Prosperity, nie było zaopatrzenia zbytnio. Ale pisze tam dalej tak. Ale wiesz co było w nich? Piękne, najpiękniejsze. Dla nich najważniejszy był Bóg. Prawdziwie, Chrystus. I tam pisze w wersie, że dlatego tak też było, bo świat nie był ich godny, rozumiesz? Świat nie był ich godny, bo oni poszli za Chrystusem. I świat nie był godny Chrystusa, dlatego tak byli oddzieleni, rozumiesz? Dlatego się tak tułali. To byli ludzie, którzy przyglądali prawdziwie do Chrystusa i poszli za Nim. I to jest piękne. I mamy to naśladować. Mamy naśladować ich wiarę. Mamy naśladować ich wiarę. Mamy naśladować wiarę Jezusa, który też niżej pisze, że jest naszym wzorem. On ją wydoskonala, Jezus, przez swojego Ducha. Jezus wiedział, co powiedział dobrze, że właśnie pośle Ducha Świętego, no bo Jezus chodził w ciele i tylko apostołowie i tam ludzie go widzieli, ale teraz przez Ducha Świętego w każdym momencie na całej kuli ziemskiej każdemu może Duch Święty objawiać Jezusa i naukę przypominać to, co mówi Jezus i wprowadzać o wszelką prawdę, tak? W rzeczy dalsze, w proroctwa. Miej wiarę, proszę Cię, miej wiarę. Z łaski przez wiarę. To jest nasze życie. Z łaski przez wiarę. Z łaski przez wiarę. Pełne uwielbienia za tą łaskę. Za tą wiarę. Za wszystko.
I wiara jest pewnością. I próby nam pokazują, że mamy wiarę. I chodzi o to, że jak będziemy tak, po kolei byśmy brali tych gości tam, to tak, Abraham i Sara. Wyobraź sobie, że masz 98 lat, jesteś kobietą i żyjesz sobie tutaj na przykład w tym mieście, tak? I mówisz swoim sąsiadkom, że zaraz urodzi dzieci. Już tam kij z tym, że one będą w ogóle, więcej będzie tego niż gwiazd na niebie, ale to tak możesz też mówić. Tak, też. To mieliby się za psychiczną chorą, tak? Ale widzisz, Sara w to wierzyła, Sara była... Ona powiedziała, że jest godny zaufania ten, któremu zaufała. Coś takiego pisze. Ale chodzi o to, że Sara miała wiarę. Widzisz, że to było niemożliwe całkowicie? Wyobraź sobie, że masz 98 lat i masz urodzić. W ogóle, że masz urodzić w tym wieku, to jest niemożliwe. A tym bardziej w ogóle, że to ma być więcej niż gwiazd. Jak to możliwe? To... I ona, wiesz, po ludzku może myśleć, no to jak? No to ile, 200 dzieci urodzę? Czy ile tych gwiazd? I zaszczyt dzieci, rozumiesz? Ale widzisz, Bóg patrzy w duchu. Boga nie przeskoczysz w tych rzeczach. Bóg ci coś możesz pokazać, a ty po ludzku mówisz, no ale jak ja to zrobię? No tak to zrobię, możesz kombinować. Nie, zaufaj Bogu. Bo tu chodziło o coś innego, tak? O nas. O nas, o dzieci Bożej obietnicy. A ojcem wiary z Abraham, tak? Który też w wieku 100 lat, czy iluś tam, też by się z niego śmiali, że on tyle dzieci spłodzi, tak? To tutaj to by było chyba uszło na sucho, bo w tych czasach to bym tam podzielił, że wiagry zażył i tam, wiesz, takie są czasy dziwne. Ale nie będziemy o tym gadać. Chodzi o wiarę, jaką miała Sara. Wiara, rozumiesz? Nic nie wskazuje na to, ale ona ma wiarę, rozumiesz? Bo Bóg jej coś powiedział. Bóg jej coś obiecał, a Bóg nie jest kłamcą. Bóg nie jest kłamcą. Tu jest wiara, rozumiesz? Wszystko się może palić. Wszystko. Ale mówisz, mam wiarę, bo Bóg mi obiecał. Amen. Następny był Mojżesz, tak? Który przez wiarę, wiecie, mocą Boga zostało może... Ale przez wiarę Mojżesz to zrobił, tak? Przez wiarę uderzył laską i popłynęła woda. Przez wiarę uderzył laską i rozstąpiło się morze. Mojżesz to zrobił przez wiarę. Wyobraź sobie siebie przed jakimś jeziorem, czy uderzysz i to się przesunie. I nie prześmiewaj tego, bo wiary się nie prześmiewa. Czy mam wiarę, rozumiesz? Czy mam wiarę, bo Bóg mi w to obiecał? To są rzeczy Boże, sprawy życia i śmierci. Ewangelia to jest sprawa życia i śmierci. Nie prześmiewamy tych rzeczy. Ja się tego uczę też. Tą fasadę wyszydzenia w ogóle ze wszystkiego, w ogóle zrywamy z siebie. Noe. W ogóle nie było deszczu. Wyobraź sobie. W ogóle nie pada, a ty budujesz arkę, rozumiesz? Ludzie cię wyśmiewają, rozumiesz? Drwią z ciebie. Nic nie wskazuje na to, rozumiesz? Ale ty jesteś wierny Bogu. Budujesz arkę. To jest wiara, rozumiesz? I Noe budował arkę. Przez wiarę. Przez wiarę oni to robili. O to mi chodzi. Przez wiarę. I tak było z każdym bohaterem wiary. I tam pisze, co oni zrobili. Zamknęli paszczę lwom, tak? Pokonali. Pomnożyli królestwa. Przynieśli chwałę Bogu przede wszystkim. Tak? Przynieśli chwałę Bogu. Bo wiarą ściągamy Boga i Bóg już ma. Wiarą w ogóle uruchamiamy Boga do akcji. Wiarą. Pewnością uruchamiasz Boga do akcji. Pisze, że bez Bogu, bez wiary się nie możemy podać Bogu, tak? Bo trzeba uwierzyć, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają i w ogóle tych, którzy Go szukają, czy jakoś tam już nie znam tak literalnie Biblii. Sercem mamy znać Biblię, sercem mamy znać Boga. Wiara uruchamia Boga. Wielkiego, potężnego. Bóg potrzebuje naszej wiary. Potrzebuje naszej wiary, tak? Ufności. Ufności. I to jest cały czas wypróbowane, jak jesteśmy tutaj pielgrzymami na tej ziemi, tak? Na tej ziemi to jest wypróbowane, tak? Byśmy byli przygotowani też do wieczności. Jak mówię, ja jestem spakowany już. To jest moja perspektywa w ogóle. Ja w ogóle jestem spakowany. Sorry. Adien. Adien. I... Myślałem sobie dzisiaj, jak chciałem tych Hebrajczyków jeszcze o pod kątem, czym jest niesienie krzyża. Bo Jezus mówił, bierz swój krzyż. I w Hebrajczykach też pisze o tym, że Jezus Jezusowi się należa nagroda za te święte życie, które prowadził. Ale on nie skorzystał z tej radości, rozumiesz? Tak samo Mojżesz nie skorzystał. Oni nie skorzystali z nic z tego świata. Nie skorzystali, ale wycierpiał Mojżesz hańbę, tak? Uważał, że hańbę Chrystusową. To jest świetne w ogóle.
za lepszą rzecz niż wszelkie skarby rozkoszy Egiptu. Halleluja, rozumiesz? Hańba Chrystusowa. Lepiej mieć na siebie... O, lepiej. To nawet nie chodzi o to, że lepiej. Miej na sobie hańbę Chrystusową, rozumiesz? Hańba. Przez zniesławienie i sławę, tak? Przez hańbę Chrystusową. Tak służymy Bogu, rozumiesz? Oddzieleni w jaskiniach, w owczych skórach byli ludzie. Oni mieli na sobie hańbę Chrystusową. Wierni Bogu. To jest lud Boży. Lud Boży. Powinniśmy ich naśladować, być patrzeni w nich. I iść głębiej jeszcze. Czemu się boimy? Nie boimy się. Głębiej jeszcze idziemy. Jeszcze mocniej mi oddziel Duchu Święty. Ja wiem, że nic sam z siebie nie mogę, ale Ty możesz mi oddzielić, Duchu Święty. To jest jedyne, co mam. Mam Ducha Świętego. To jest służba Ducha, rozumiesz? Ukazywanie Ducha i mocy. Powiedz komuś, Jezus jest Panem. Jak będziesz pełen Ducha, oddzielony, to nie dotkną Go Twoje słowa, tylko dotknie Go Duch i moc. A jak będziesz żył w ciele, w świecie, w literze, pół na pół, to powiesz mu, Jezus jest Panem i nic Go nie dotknie, rozumiesz? Nic, nic. Kolejna religia, kolejna teologia. Nasze życie jest pełne mocy, dlatego diabeł pracuje na tym, żeby urządzać cały czas różne rzeczy, żeby w ciele lądowali ludzie, a nie chodzili w mocy i w duchu. Siłą przekonania, mocy i ducha. To jest chrześcijanin. Wiara oparta na mocy Boga, a nie na teologii. Na mocy Boga, rozumiesz? Na mocy Boga, potężnej mocy Boga. To jak tak tsunami idzie, rozumiesz? I to nie trzeba wiele słów. Tak tsunami idzie, rozumiesz? Jak pocisk już. Idziesz jak pocisk, jak turbina. Wiesz? I wymiatasz w imieniu Jezusa. Wymiata taki człowiek w imieniu Jezusa. On szerzy królestwo, on ogłasza Boże rzeczy w mocy, w mocy Boga. Ale to nie dzieje się od razu. Jak mówię, musimy być przygotowywani. Ukształtowana wiara, ukształtowane charaktery w miarę, tak? Serce przygotowane, tak? Pełna zbroja założona. Każdego dnia mamy mieć zbroję założoną. Czyli odmieniać umysł, czuwać, opasać się, wiesz, żeby nic tam nie wlatywało, rozumiesz? Napełniać się duchem. Czasem upadniemy, ale wstaje, mamy krew Jezusa, krew baranka, rozumiesz? Tam pisze w ogóle, że ten, jak mówimy, ten świat nie był ich godny, rozumiesz? Zobacz na tą chwałę Bożą, jaka jest nad nami. Posługiwanie sprawiedliwości, posługiwanie ducha jest o wiele większa chwała w nas i na nas, niż na Mojżeszu. Już o tym wiele razy mówiłem. Zobacz te rzeczy. To jest służba ducha, bo Jezus dał ducha wiecznego. Jedyne co mam to duch tak naprawdę. Ducha dał, rozumiesz? Ducha mi dał. To wszystko co mam, rozumiesz? Ducha. I za sprawą ducha to się dzieje. Za sprawą ducha poznajemy rzeczy, a nie za sprawą litery. Duch musi ożywić słowo. Wtedy ono staje się pełne mocy. Pełne władzy w Chrystusie Jezusie. I mamy nieść krzyż. Mamy być... W tych Hebrajczykach poczułem, że oni naprawdę byli tak oddzieleni dla Boga. I Jezus powiedział, że mamy wziąć swój krzyż. Krzyż Golgoty, on miał krzyż Golgoty, tak, ale nasz krzyż, on ma spowodować oddzielenie, rozumiesz, od wszystkiego, co jest na tym świecie. Paweł napisał, że jest ukrzyżowany dla świata, a świat dla niego. I to jest całkowite oddzielenie, rozumiesz, od wszystkiego, co się da, a wszystko się da. Wszystko mogę, tym, który mi umacnia. Byleby tylko zamieszkała we mnie pełnia Boga, byleby tylko zamieszkała we mnie cała sprawiedliwość Boża w ogóle, bylebym tylko był wypełniony całym Duchem Świętym, bylebym tylko miał nadzieję do pełni zmartwychwstania. Dlatego wyżuwam się ze wszystkiego, mówi Paweł. Nie obchodzi mnie nic, ja chcę tylko Chrystusa. Śmierć to zysk, życiem Chrystus, rozumiesz? Naszym życiem jest Chrystus, bo my nie żyjemy, to o to chodzi w ogóle, nie żyjesz. Tylko Twoim życiem jest Chrystus, to co widzisz to jest ciało. Naszym życiem jest Chrystus. 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 Który powraca, rozumiesz? A my jesteśmy już w Nim. Z nieba oczekujemy tej nadziei. Z nieba, pisze to, z nieba. Ci, co są z nieba, są ponad i panują nad wszystkim. Rozumiesz? Ziemia jak ziarnko prochu, narody jak krople lęka wiadra. To jest to. Kiedy Pan podnosi wzrok, to narody drżą. Kiedy dotyka ziemię, to ziemia się kołysze. To jest mój tata. Jestem jego synem. Jestem tu jeszcze tylko chwilę na tej ziemi, a później jest wyjazd na wakacje do wiecznej chwały. Wieczna chwała nas czeka. Rozumiesz? Z planami naszego potężnego, świętego Boga dla nas w wieczności. To tam dopiero będą działy się rzeczy. To jest przygotowanie. Tam dopiero zaczną się dzieci. Rzeczy. Tu też jak najmocniej, żeby chwała biła. Coraz mocniej. Ale tam jest dopiero zamysł Boga, nowe ciała, tak? Tam jest. Baranek Boży będzie nam świecił, rozumiesz? Lampą będzie baranek i chwała Boża będzie świeciła cały czas. Będziemy wszyscy mieli nowe ciała, będzie miłość w ogóle. Dotykalna wszędzie cały czas. Nie do wyobrażenia,
i Bóg tam będzie cały czas nas kochał i będzie dla nas dobry. To jest nasza perspektywa, kochani. To jest ta perspektywa. Dlatego myśląc o tej chwale nadziei, znikają mi wszelkie pokusy i pożądliwości i próby jakieś miecie jakiegoś tutaj hobby. Tak to nazwę. Nie mam nic do hobby, ale miecie jakiegoś zajęcia, które będzie absorbowało moje życie z Bogiem i moją wiarę na tyle, że będzie ją kradło. Choćby ułamek, to dla mnie to jest wróg. Wróg! To jest wróg dla mnie, rozumiesz? To, co absorbuje moje życie z Bogiem i moją wiarę, to jest wróg dla mnie, rozumiesz? Wróg! Nie mówię o tym, bo niektórzy mają rodziny, dzieci, ja nie mam. Ale mówię o takich zajęciach. Mamy, wiesz, mamy mieć relacje z ludźmi, z zwierzącymi, tak? Ja mówię o takich pierdołach, rozumiesz? O pierdołach. Ja się chcę wyrzucić ze wszystkiego. Osobiście. Ja chcę się wyrzucić ze wszystkiego. Każdy ma wolną wolę, tak? Tak samo jak lęk. Gdziekolwiek się pojawi, to ja chcę iść w to zjawisko, bo ja idę i to rozwalam, bo to jest mój wróg. Lęk to jest mój wróg na tej ziemi. Diabeł jest moim wrogiem. Lęk to jest mój wróg. Nie mogę mieć wiary, jak mam lęk, rozumiesz? Nie mogę żyć z Bogiem, jak coś kradnie moją wiarę. Bo ja mam po prostu nerwicę wtedy. Ja mam gniew w ogóle, mam złość. Bożą złość. Ale to się dzieje, jak my zaczynamy szukać Boga i to Bóg też czeka na nasze decyzje. Liczy się powołanie, wybranie nasze, każdy ma inne przeznaczenie, powołanie. Wszyscy jesteśmy jedno, tak? Wszyscy mamy być uniżeni przed sobą, ale liczy się też twoja determinacja, głód, na ile ty chcesz, nie? Na ile ty chcesz? Na ile ty chcesz Jezusa, rozumiesz? Na ile ty chcesz z Nim być? Już mówiłem we wcześniejszym nagraniu. Na ile chcesz Jego, a na ile chcesz być szczęśliwy? Bo to się kłócić będę. Się kłócić. Będzie ci dobrze w ciele, będziesz mówił, że masz wiarę. To nie jest wiara. To się można pomylić, bo ja mówię z własnym doświadczeniem. Wiara jest sterowana, jak się nie czujesz dobrze. I jak nic nie jest dobrze. Wtedy jest pokazane, czy masz wiarę, bo Boga. Wtedy jest próba. Weź swój krzyż i naśladuj Jezusa każdego dnia, tak? Czyli w skrócie, idź za Jezusem całym sercem na maksa. I oczywiście, że będą różne pokusy, próby, problemy, błędy popełnimy, tak? Ale liczy się nasza gotowość i chęć tego, że chcemy zmienić ten świat w imieniu Jezusa i chcemy wypełnić Bożą wolę. Bo Boża wola jest naszym pokarmem. Ona cię nasyci, rozumiesz? To Boża wola nasyca. To jest pokarm. To jest nasz pokarm. Jesteśmy już istotami duchowymi. Mamy jeszcze ten namiot, ale istoty duchowe jesteśmy. I nasz pokarm to jest wola Ojca. To jemy. To jemy. Nie hamburgery. To jemy. To nas syci. To jest wiara też. Wszędzie na wszystko patrz z perspektywy wiary. Wszystko bierz z perspektywy wiary. Miej pragnienie. Pragnienie twoje prowadzi do wiary. Ja chciałem zmienić świat, a popełniłem masę błędów. Ale pragnienie doprowadza mnie do miejsca wiary, coraz doskonalszej wiary, rozumiesz? Przez wiarę mamy wszystko. Przez wiarę trzeba uwierzyć, że Bóg cię kocha. Trzeba uwierzyć. Uwierzyć. Uwierzyć Jezusowi. Wiara jest zapalnikiem Bożej chwały. Halleluja. Amen.